kury na melanżu to jeszcze nie było. „24 dni w roku traci statystyczny Europejczyk na leczenie kaca. W ciągu całego życia średnio 1452 dni, czyli prawie 4 lata spędzamy na kacu. Co opłaca się najbardziej pić, żeby uniknąć kaca? Jak leczyć skutki wczorajszej imprezy? I czy to prawda, że Polacy spośród wszystkich europejskich nacji na alkohol wydają najwięcej? Ponad 35 miliardów złotych wydali Polacy w 2016 roku na alkohol. Dla porównania budżet programu Rodzina 500+ na 2018 rok stanowi 24,5 miliarda złotych. Spośród krajów Unii Europejskiej w 2016 roku tylko statystyczni mieszkańcy Estonii, Łotwy i Litwy wydawali więcej na alkohol ze swojego budżetu niż my. Zaś pod względem spożycia alkoholu na mieszkańca na 194 badane kraje Polska zajmuje 14 miejsce. Na pierwszym miejscu jest Białoruś, na kolejnych Mołdawia, Litwa i Rosja. Jak pokazują badania, Polacy piją obecnie takie same ilości alkoholu jak w latach ubiegłych, jednak teraz spożywają go droższego i lepszej jakości. Czy to właśnie dlatego, żeby uniknąć uciążliwego kaca? Co powoduje, że po jednym trunku czujemy się lepiej, a po innym zdychamy pół dnia? Kac to inaczej zespół zatrucia alkoholowego. Odczuwany jest przede wszystkim z powodu spożycia trunków, które nie są czystym alkoholem etylowym rozcieńczonym wodą. Chodzi o wódki, koniaki, whisky, które powstają w wyniku destylacji masy poddawanej fermentacji albo destylacji wina. Od sposobu destylacji i rodzaju produktu wyjściowego zależy, ile substancji innych niż alkohol etylowy przedostanie się do końcowego destylatu. W wymienionych trunkach takich substancji mogą być dziesiątki. Najczęściej są to inne alkohole, kwasy organiczne, ketony, aldehydy, estry i glikole. Decydują one nie tylko o smaku trunku, ale także o przebiegu zatrucia, czyli im jest ich więcej, tym gorszy kac. Dlatego możliwe, że niektóre droższe alkohole mogą powodować mniejszego kaca. Na przykład wielokrotnie destylowana wódka może być bardzo droga, bo proces jej destylacji jest długi i energochłonny, a surowiec, z którego powstaje, musi być najwyższej jakości. Z drugiej strony drogie koniaki czy stara whisky to zbiór różnych związków chemicznych, które łączą się ze sobą podczas wieloletniego przechowywania. Przesadzenie z piciem takich alkoholi może zatem spowodować cięższego kaca niż taniej, słabo przedestylowanej czystej wódki. Jeśli nie lubicie lub nie chcecie pić wódki, po ginie lub białym winie będziecie mieć mniejszego kaca niż po alkoholach ciemnych, takich jak rum, koniak czy bourbon. Kolejna zasada: pijesz, nie mieszaj. Niezależnie od dawki czystego etanolu, który spożyjemy z piwem, wódką i szampanem, dokładamy sobie kolejne substancje, które są różne w każdym z tych alkoholi. Miksując trunki, narażamy swój organizm na bardzo skomplikowaną mieszankę substancji chemicznych, które odbijają się jeszcze poważniejszym zatruciem organizmu. Jedz, wnusiu. Babcine sposoby zawsze są najlepsze. Dzięki, babciu. Co prawda tłuste jedzenie nie zapobiega kacowi, ale po jego zjedzeniu przed czy w trakcie imprezy efekt upicia się następuje później lub jest nieco słabszy, ponieważ nasz żołądek wolniej trawi, więc i wolniej dawkuje alkohol. W trakcie imprezy warto także pić dużo wody. Alkohol wtedy ulega rozcieńczeniu, co ułatwia krążenie. Stężenie alkoholu we krwi jest mniejsze, jego działanie osłabia się. Poza tym woda rozcieńcza inne trucizny, które towarzyszą alkoholowi etylowemu w trunku. Pijąc wodę, po prostu trudniej się upić, a skutki kaca są słabsze. Unikamy negatywnie wpływającego na nasz organizm odwodnienia, a to ono często powoduje ból głowy. Mitem jest, że spożywanie alkoholi w kolejności od najsłabszego do najmocniejszego oszczędzi nam srogiego kaca. Jeśli mimo stosowania się do rad i zasad przeholowaliście z ilością alkoholu, jest kilka sposobów na złagodzenie skutków imprezowania. Po pierwsze, warto pić elektrolity, a najlepiej wysoko zmineralizowaną wodę. Pomocna może także okazać się czekolada czy miód.
Zawarta w nich glukoza pomaga mózgowi zregenerować się po zatruciu alkoholem i poprawić nam zły nastrój, bo to właśnie między innymi niski poziom cukru we krwi powoduje, że na kacu mamy obniżone samopoczucie i odczuwamy niepokój. Warto zebrać w sobie siły, wybrać się na spacer i pooddychać świeżym powietrzem. Nie, dopiero co go kupiłam. Czasami od kaca, który odczuwa nasz organizm, gorszy jest kac moralny, szczególnie gdy urwał nam się film, zgubiliśmy klucze czy portfel, albo rozbiliśmy szybkę w telefonie, lub gdy pisaliśmy po pijaku SMS-y do naszego czy naszej ex. Dlatego tym bardziej przed wyjściem na imprezę warto zrobić kalkulację, który alkohol opłaca się pić. Napisz w komentarzu, co ty najbardziej lubisz pić i dlaczego.